Zakończyła się wizyta delegatów, którzy oceniali, jak Łódź jest przygotowana do organizacji wystawy Expo 2022. Przedstawiciele Międzynarodowego Biura Wystaw na konferencji prasowej w sali poselskiej Zamku Królewskiego w Warszawie chwalili miasto za przygotowania. Agata Stachura-Ścieżko. Dziś na Zamku Królewskim zarówno przedstawiciele delegacji, jak i polskiej strony podkreślali, że był to owocny tydzień. Udało nam się zakończyć naszą misję ewaluacyjną z pełnym powodzeniem. Gościli nas Państwo zarówno w Warszawie, jak i w Łodzi. Było tu wiele okazji do interesujących rozmów, w których potwierdziliście, że projekt organizacji Expo cieszy się dużym powodzeniem. Spotkaliśmy się z przedstawicielami licznych środowisk, administracji rządowej, samorządowej, biznesu i świata akademickiego, naukowcami i studentami. Przygotowania do Expo stanowią projekt ogólnokrajowy, wokół którego zrzesza się administracja centralna, samorządowa oraz który cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców Łodzi, podkreślał sekretarz generalny BIE. Dostrzegamy dużą spójność społeczną, bardzo duże zjednoczenie różnych grup, interesów, różnych środowisk, które razem popierają kandydaturę Łodzi. I to jest czynnik absolutnie kluczowy, ponieważ nie można organizować takiego wydarzenia wbrew mieszkańcom, ale razem z nimi i dla nich. To jest olbrzymia szansa dla naszego miasta, to jest olbrzymia szansa dla Polski. I chcemy z tej szansy skorzystać. Chcemy pokazać nową, piękną, uśmiechniętą twarz Polaków i uśmiechniętą twarz odbudowanej Polski, odbudowującej się Łodzi. Powinniśmy być zadowoleni z wizyty tej delegacji, mówił wiceminister, ale wszystko jeszcze przed nami. Czeka nas naprawdę sporo pracy. To jest nie tylko kwestia przygotowania się do prezentacji naszej oferty w czerwcu. Ale proszę pamiętać, że nadal są dwie drugie bardzo silne oferty. Naszymi rywalami wciąż pozostaje Minneapolis w Minnesocie, reprezentant Stanów Zjednoczonych oraz Buenos Aires z Argentyny. A ponadto teraz trzeba będzie przekonać do naszej oferty oprócz delegatów z Komitetu Wykonawczego BIE przynajmniej połowę pozostałych członków. Uprawnionych do głosowania jest 168. Ostateczne rozstrzygnięcie, czyli decyzja o tym, w którym mieście odbędzie się Expo, zapadnie w listopadzie.